Tankujemy samochodzik 21 21 30, peso 1 litr, czyli podzielić przez 5, no wychodzi 4 smaki. Ale trochę komercjalnie, bo żeby sobie wejść bliżej, zrobić zdjęcie, trzeba zapłacić 120 zł. 600 peso za dwie osoby, czyli i to 300. Bez przewodnika to po prostu schodzisz na zdjęcie. 120 zł, tylko żeby przejść, nie wiem, kilometr i sobie zrobić ładne zdjęcie, bo się wycwanili i zrobili taki rów, żeby nie można było podejść bliżej. Jeździ pan, który pilnuje, żeby nikt nie przechodził przez ten rów, bo nie zapłacił. To coś śniadanie z widokiem dzisiaj? Mhm. To jakim? Lepsze niż ty jesteś. Wyjeżdżając z Valladolid, ruszyliśmy w kierunku Meridy, gdzie po drodze zahaczyliśmy o żółte miasteczko Izamal, z którym wiąże się ciekawa historia z Polakiem w roli głównej. Niestety, z powodów zdrowotnych musieliśmy to miasteczko zwiedzić ekspresowo. Jak wspomniałem wcześniej, żółty kolor miasteczka Izamal po części możemy zawdzięczyć Polakowi. Otóż po wizycie Jana Pawła II w 1993 roku w Izamal, podczas której papież wyraził poparcie dla społeczności Indian, mieszkańcy postanowili pomalować miasteczko na kolory Watykanu, czyli na żółto i biało. W kapelutku i jedziemy za, bo do Celestun jeszcze kałuży po wczorajszych polewach. Thank you.
byłaś kiedyś w lesie na Morzu Nowym? Emila teraz żałuje, że nie wzięła stroju kąpielowego. No bardzo. Już skakuję. C'est pas le moment, hein. Bardzo fajna. Nie wiem, czy są krokodyle tutaj. Zaraz się przekonamy. Tenemos más rojo por los árboles. Mira, el agua que viene saliendo de allá. Oczy krokodyla tam są. Tam jest krokodyl, a tutaj pływałem. Krokodyl! Trochę mylące. Techiko, ciebie prawie nie widać, coś ciemno. O, lepiej. Jesteśmy na ruinach Mayapan, wejście 65 peso, a wyglądają naprawdę obiecująco. Można jest wejść. Mało ludzi. Jest mało stosunkowo ludzi, można wejść na górę. Chyba nie są duże, co prawda? Nie są duże, ale robią wrażenie. Z tej perspektywy wygląda bardzo stromo. Wchodzenie jest trochę ciężkie i skomplikowane, bo są bardzo wąskie te schodki. Także ruiny Mayapan na plus, zdecydowanie, warto było. Dużo ludzi nie ma, można było tam wejść na górę, a tam ładnie tutaj tanio. Ale do Ciczenice pewnie jest podobnie, tylko jest dużo więcej ludzi, są stragany. A, stragany, które warto odwiedzić. Podobno tak, ale zobaczymy, trochę nam nie po drodze już Ciczenice. No, ale pojedziemy prawdopodobnie do Koby, gdzie też są ruiny. No i będziemy tam oglądać. Teraz czas na cenotę kolejną. Teraz lecimy na cenotę. Czasami dojazd na cenotę też tak wygląda. Taką wolną drogą. A jedna niewzruszona. W sumie wszystkie niewzruszone. Ale my chcemy tam przyjechać. Oj. Czy on... To byk? Nie. No, tak wygląda. Rogi ma niezłe. Uwaliśmy się tego byczka, który się dupką się na nas odwrócił. Ale rogi miał niezłe. To jeszcze 100 metrów. Jedziemy za typkiem, który wydawało się, że ma szczelbę, ale to chyba nie ten miał szczelbę. Jakoś wygląda już to, jakiś samochód jest. Uff, nawet dwa. Yo, keep it recording, Damon's right next to it. No, nieźle. Oh,
Emilia, teraz twoja kolej. No. Teraz to jest bardziej twardy, bo krowa nas nie chce przepuścić. Krowa, ustąp pierwszeństwa. Dzisiaj nam się poszczęściło i mamy nocleg za 500 peso w takim oto miejscu z własnym basenem i ogólnie z własnym ogrodem, które wygląda no pięknie. Najtańszy nocleg w Meksyku jest najlepszy. Oprowadzisz? No. Łóżko. Nasze łóżko. Kanapa. Z graciarnią. Właśnie z graciarnią, więc nie wiem, czy teraz... Ale jest piękny hamak. Lodówka. Zademonstruj. I tak wygląda ogród nasz. Prawie prywatny. Co serwujesz? Nieźle, nieźle. Ruiny w dżungli. Mam, pani przewodnik, powiedz coś o tych ruinach. Nie mam pojęcia. Jak się przygotowałaś na zwiedzanie? Jaki research zrobiłaś? Żadnego, będę robić research po. Two bicycles. 120 pesos. Ok. Ja nie umiem liczyć, za ile wypożyczam rower? 120 peso. Czyli? Podziel przez 5. 25 zł. Za dwa rowery, nie jest źle. No, jak można było się spodziewać? Oczywiście rower jakiego koloru? Różowy, ale patrzył się na mnie. No tak, no stał najbliżej ciebie, no to oczywista oczywistość. Polacy byli. O, dziury. Także na Kobie na pewno polecamy rowery. Jest, duże odległości są, jest, są duże. Dużo odległości. Jest pedałowania, znaczy pedałowania. Dużo byłoby tuptania, pedałowania jest mało. I ale się fajnie jedzie. Zdecydowanie wygodniej. Tam stoi nasza fura. To są wakacje, to musi być skuter. No. Także dojechaliśmy skuterem do Puerto Morelos w poszukiwaniu nieturystycznej plaży. Ciężko jest. Ciężko ogólnie w tych okolicach, bo jest zona hotelara wszędzie. A plaża... A plaża wygląda tak. Niska. Udało się.
zgodziła się chyba. Serious? Ale jestem jak Indianin, czerwony. Jakieś ślady ma, tak się ładnie załatwił wczoraj. Na pięknej plaży jesteśmy. No, znaleźliśmy w końcu piękną plażę, która ma trochę... Znaleźliśmy w końcu piękną plażę, która wygląda tak. Jest pośrodku jakby niczego. Tam płynie motorówka. Z drugiej strony nic. No tam jedynie jest taki domek, gdzie się komuś podkradliśmy. No jest trochę glonów, ale warto było jechać prawie 3 godziny, żeby tu dojechać. I tak jeszcze nie dojechaliśmy do końca. Do Punta Alem? Punta Alem. Punta Alem jest tam. Tam na końcu. Tam gdzieś daleko, ale nie starczy nam paliwa. Czekaj. Pokaż jeszcze raz. Tam jest? Tak. I tam ktoś płynie motorówką. Tak spokojnie życie się tutaj toczy. W ogóle jak ciężko wejść na palmę. Szedłeś na palmę? Poobzierałem strasznie. Ojej. Także drugie podejście do kokosów. Idziemy zrzucać. Znaczy ja... Kto wchodzi? Ja czy ty? No parze ja. No pewnie ty wchodzisz taki jackass. Że idziemy szukać ładną palmę, niską. Gdzie są nisko zawieszone kokosy. Bo na przykład na tą dużą to nie wejdę. Bo za wysoko. O, tam ile kokosów. Ale tam... Tam też chyba nie wejdę. Dziecko. Kokosy. To teraz jak je otworzyć? Co tam plaża, co tam woda, palmy, kokosy. Że po wielu próbach udało się otworzyć. Jest zwycięzca. Znaczy, no. Wiesz? No smakuje inaczej niż nasze jogurty. Inaczej niż takie, jak smak kokosa taki ze sklepu, jak znaczy ze sklepu, no z jogurtów albo... Taki kosk trochę melonem no, daje? Trochę melowo... Ty może to melon? Mamy pasażera na gapę.